Witam wszystkich. Peronin, czyli jedzenie w proszku. To jest wersja o smaku pomarańczowym. Są jeszcze kakaowe i waniliowe. Waga 100 gram. Pokarm pełnowartościowy w postaci płynnej, szybki przypływ energii, optymalne zaspokojenie głodu. No to sprawdzimy. Produkt niemieckiej firmy. Kaloryczność to 451 kalorii. Dla poprawiaczy kilokalorii. Preparat w proszku z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Tu jest cała tabelka. Jak ktoś chce se przeczytać, to niech zatrzyma film. Zawartość wymieszać w małej ilości zimnej lub letniej wody. Nie gotować. Maksymalna temperatura wody 60 stopni Celsjusza. Spożywać podczas uprawiania sportu. Tak wygląda zawartość. W opakowaniu niestety się tego za bardzo nie da zrobić. Coś podobnego do piasku. Sprawdzę, jak na sucho smakuje. Rzeczywiście czuć smak pomarańczy. Dodajemy trochę wody. Mieszamy, aby później dodać całą resztę. Czyli 400 ml. Zrobi nam się porcja 500 gram. Woda podgrzana na jednej 7-gramowej kostce Esbitu, więc z pewnością nie jest zbyt gorąca. Nie wiem, czy ma to tak wyglądać, ale zbytnio rozpuszczać się to nie chce. Sporo grud jest. Smaku nawet niezłe.
Ale czy może nam to zastąpić zwykły posiłek? Może pod względem witamin i minerałów tak. No ale jedzenie to się je, a nie pije. Całkiem inne doznania są. Takie coś można też w sumie przygotować w butelce i rozpuścić. I mieć na wędrówkę. Popijając od czasu do czasu. Smakowo, bynajmniej pomarańcza, bardzo dobra. Do następnego filmu.